Jak wygląda typowy amerykański biurowiec? O mniej więcej tak. Karpet na podłodze. Tutaj jakieś przejścia. Tak wygląda biurowiec w Stanach. Jak oglądaliście, albo czytaliście, albo widzicie adres Palo Alto, albo Mountain View, kojarzy się z wielkimi firmami. To większość z tych firm właśnie zaczyna w takich ofisach wynajmowanych. Tu jest puste, zobaczcie. Tu widać, o. Nie wiem, czy widać też w środku pusty ofis. Pusty ofis, tutaj jest ofis firmy, której ja byłem przed chwilą. Dokładniej organizacji handlowej, lokalnej. Wejście. No, tu trochę schodów. Schodzimy po schodach. Z tyłu jest fajne patio. Można coś zobaczyć, usłyszeć, zrobić. A tak to wygląda. Jest bardzo ładnie zielono. Takie ofisy są wynajmowane, z reguły to jest od kilku do kilkunastu, w zasadzie nie kilka, no bardziej open space'ik mały, 2-3 biureczka, cena jak z kosmosu oczywiście, więc większość czasu będę poświęcał tutaj na bywanie w coworkach jednak. To jest taka część wypoczynkowa, można sobie siąść, zjeść lunch. Tak wygląda ten biurowiec, o, zobaczcie. To jest taki malutki, piętrowy biurowczyk, dość rozłożysty. Pod spodem oczywiście nie ma parkingu, zupełnie nie tak jak w Polsce. Zaraz też zobaczycie, jak to wygląda na zewnątrz. Na zewnątrz taki biurowczyk, tutaj są pięterka, partery, ludzie ciężko pracują. Na zewnątrz taki biurowczyk to tak naprawdę jeden wielki parking i nic więcej. Wychodzę z patio w tym momencie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No i to są właśnie te słynne Palo Alto. To jest właśnie to słynne Palo Alto. Proszę, tutaj jakaś salka konferencyjna. Coś tam się dzieje, ale niewiele. Patio biurowca, proszę. Dwa krzesła. Dwa fotele. Dwa fotele. I to koniec patio. Koniec patio. Pan wchodzi. No i co? No i przed nami tak naprawdę tylko i wyłącznie parking. Proszę bardzo. To miejsce dla niepełnosprawnych. No i parking zestawiony samochodami. No i oczywiście biurowczyk. A naprzeciwko kolejna kuźnia startupów, kolejne przestrzenie biurowe. Tak się pracuje w Stanach. Większość małych firm pracuje w takich wynajętych ofisach. No, to miłego dnia, miłej pracy w waszym fajnym biurze, którego do tej pory nie docenialiście w ogóle. Cześć!